I Kopciuszek jest, wiesz, i Kopciuszek on tam. Przestań, Boże! Coś okropnego! No może żonę udawać, że kochasz, ale nie musi kochać żony. Straciłem wiarę, ale może uratuję chociaż jedno dziecko. Mam taką nadzieję. Zobaczę. Co? Patrz, jakie te mohery głupie są, ty zobaczysz. Będzie płakał, wie? Panie Andrzeju. Tak. Bóg zapłać również za pana telefon, za pana świadectwo i za podjęcie. Jakie świadectwo, wiesz, że płacze i ludzi denerwuje. Wiesz, tylko za siebie, za swoje życie. Ludzi denerwuje. Tej drugiej osoby. Ale radzę tym, że ja kocham tylko siebie. Znaczy się. On siebie kocha, tak. On siebie kocha. On już siebie nienawidzi, patrz. O, jest! I dzisiaj nie mam nic, nie jestem bez domu. Straciłam jeszcze pieniądze. On nie ma nic. No to czyli, że nie ma w ogóle wiary Boga, bo człowiek, jak pionierzy nasi idą głosić, to oni w ogóle nie chcą mieć nic. Tak, krzywdy nikomu nie robiłem. Jestem najświętszy, jestem najprawdziwszy. Nikomu krzywdy nie robiłem. Jestem święty. Jestem idealny. Ona się zabija. A jeżeli będzie kochała siebie... Nie my świadek spełnienia się proroctwa. W centrum Rzymu stoi łuk triumfalny, który przyciąga turystów z całego świata. Wzniesiono go dla uczczenia pamięci Tytusa, jednego z najbardziej lubianych cesarzy rzymskich. Proszę Państwa, żyjemy w czasie, kiedy wszyscy nas czymś straszą, ale naprawdę to, co Jezus powiedział, to nie były jakieś strachy, tylko to było ku wyzwoleniu, było ku pociesze, ku nadziei. Ale chodzi tutaj o zniszczenie całego żydowskiego systemu teokratycznego. I tak pseudoteokratycznego, bo oni w Boga Jahwe to już wiesz. Też nie wierzyli. Lubili wierzyć w sny, lubili wierzyć w cuda, była kabała, była bajka. No bajka to jest w Biblii, ale jak jest to stonowane, parabola, hiperbola, świadoma przesada, opowiadanie historyczne. To jeszcze tak, ale zajmować się samymi bajkami, jak zajmuje się dzisiejszy świat. I król Saul też poszedł do wróżki z Endor, a nie powinien, bo Żydom nie wolno było w żadną duszę. Nic, nie wolno. I karę mieli Żydzi. Żydzi tego nie mogli sobie wyobrazić, że mogli mieć jakąkolwiek karę. Znaczy ten naród demokratyczny, żydowski. Łuk Tytusa zdobią dwie duże płaskorzeźby przedstawiające znane wydarzenie historyczne. Jednak mało kto wie, że istnieje związek między tym zabytkiem a Biblią. Łuk Tytusa składa nieme świadectwo o tym, jak precyzyjnie spełniło się pewne biblijne proroctwo. No bo ludzie szukają, wiesz, znaków, a to, że Jackowski coś powie, a to, co potrzebne i to, co wystarczy, to tego znać nie chcieli, a dlatego mieli karę. Potępione miasto. Na początku I wieku naszej ery cesarstwo rzymskie rozciągało się od Brytanii i Galii, obecnie Francja, aż po Egipt. Obszar ten cieszył się niespotykanym dotąd spokojem i dostatkiem, ale pewien odległy rejon był dla Rzymu przyczyną ciągłej frustracji. Mowa o buntowniczej prowincji Judea. W pewnej encyklopedii czytamy: na niewielu terytoriach podległych Rzymowi panowała tak silna, obustronna niechęć jak w Judei. Żydzi pogardzali obcą władzą,
która miała za nic ich tradycje. Bo to trzeba było w duchy wierzyć, w duszę, w kabałę i to było najważniejsze. To więc, skoro mogliby i tak bez tego się obyć, ale skoro to było dla nich najważniejsze, no to to, co Rzymianie o tym mówili, że może wyśmiewali ich, to oni nie mogli sobie na to pozwolić. A więc postaw się i zastaw. Żydzi pogardzali obcą władzą właśnie, która miała za nic ich tradycje. Z kolei dla Rzymian upór Żydów był pretekstem do skrajnej dyskryminacji. Banson, encyklopedia of Ancient Rome. Wielu Żydów miało nadzieję, że jakiś wybawca przepędzi z nienawidzonych Rzymian i przywróci Izraelowi złote czas. Ale w roku 33 naszej ery Jezus Chrystus zapowiedział, że na Jerozolimę spadnie nieszczęście. No dzisiaj takie coś, to by powiedzieli na takie coś, że Jezus bzdury plecz, bzdury gada. Idź, idź, przestań gadać bzdur. No i zresztą apostole Pawle to samo mówili, że jest jak ptaszek, który usiądzie na gałęzi, a to tu, a to tam i sobie poleć. Leć, 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 ptaszku, leć sobie dalej. No bo nie chcieli słuchać, wiesz, prawdy. A jeszcze jak proroctwa ich dotyczące, to po co mieliby tutaj, wiesz, bać się? Czytamy. Przyjdą bowiem na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele zbudują wokół ciebie fortyfikacje z zaostrzonych pali i okrążą cię i udręczą cię z każdej strony. I ciebie, i twoje dzieci tobie powalą na ziemię i nie pozostawią tobie kamienia na kamieniu. O czym mówi Ewangelia Łukasza 19, rozdział, wersety 46 i 44. Słowa Jezusa zapewne zdziwiły jego uczniów, kiedy dwa dni później oglądali jerozolimską świątynię. Jeden z nich wykrzyknął: nauczycielu, spójrz, jakie to kamienie, jakie budowle wielkie. Rzeczywiście, niektóre kamienie użyte do budowy świątyni miały podobno ponad 11 metrów długości, 5 metrów szerokości i 3 metry wysokości. Mimo to Jezus odpowiedział: jeśli chodzi o to, co widzicie, nadejdą dni, gdy nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Ewangelia Marka, 13 rozdział, werset 1. Łukasza, 21 rozdział, werset 6. Później dodał: gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez obozujące wojska, wówczas wiedzcie, że się przybliżyło jej spustoszenie. Potem niech ci w Judei zaczną uciekać w góry i ci, co są w niej, niech wyjdą, a ci w okolicach wiejskich niech do niej nie wchodzą. Czy słowa Jezusa się spełniły? Zagłada miasta. Minęły 33 lata. Judejczycy dalej nie mogli znieść rzymskiej dominacji. Ale kiedy w roku 66 naszej ery prokurator Judei Gestius Florus zagrabił pieniądze ze świątynnego skarbca, miarka się przebrała i rozzłoszczeni żydowscy bojownicy wybili stacjonujący w Jerozolimie rzymski garnizon i ogłosili niepodległość. Około 3 miesięcy później ponad 30 tysięcy rzymskich żołnierzy pod wodzą Cestiusza Galusa ruszyło na Jerozolimę, by stłumić powstanie. Szybko przedostali się do miasta i zaczęli podkopywać zewnętrzny mur świątyni. Ale nagle bez wyraźnego powodu wycofali się i pełni entuzjazmu żydowscy powstańcy rzucili się za nimi w pościg. Kiedy walczące strony opuściły miasto, chrześcijanie posłuszni ostrzeżeniu Jezusa uciekli z Jerozolimy i schronili się w górach za rzeką Jordan. Mateusza 24:15-16. Czyli widzicie Państwo, że tu byli wierzący ludzie, a ci, którzy zostali, Żydzi, Żyd, a Żyd to różnica. Ci, którzy zostali, zginęli. Dlaczego? Bo oni nie wierzyli w to, co Jezus mówi. A zresztą Żydzi dzisiaj też nie wierzą w Jezusa. Czy to byliby Żydzi też, czy to byliby nie Żydzi, to by Jezusa zabili w XX wieku, w XXI wieku. I taka prawda, bardzo proszę.
Następnego roku Rzym wznowił kampanię przeciwko Judei. Armią dowodzili generał Wespazjan i jego syn Tytus. Jednak krótko po śmierci cesarza Nerona w roku 68 Wespazjan wrócił do Rzymu, żeby objąć władzę, dowództwo nad oddziałami liczącymi jakieś 60 tysięcy żołnierzy, przekazał Tytusa. W czerwcu 70 roku Tytus polecił swoim żołnierzom ogołocić pobliskie tereny i z drzew zbudować z nich wokół Jerozolimy 7-kilometrową palisadę. Po jakichś 3 miesiącach Rzymianie splądrowali i spalili miasto oraz świątynię. Nie pozostał tam nawet kamień na kamieniu, dokładnie tak jak przepowiedział Jezus Chrystus. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, wersety 43-44. Według ostrożnych obliczeń w Jerozolimie i pozostałej części kraju zginęło między 250 000 osób. The Jewish War pod redakcją Gornfielda. Triumf Imperium. W roku 71 Tytus wrócił do Italii, gdzie został entuzjastycznie przywitany przez mieszkańców Rzymu. Wszyscy świętowali. Zorganizowano jeden z największych pochodów triumfalnych w historii tego miasta. Tytuły zachwycały się nieprzebranymi bogactwami eksponowanymi na ulicach Rzymu. Mieszkańcy sycili oczy widokiem zdobytych łodzi, wielkich ruchomych platform, na których odgrywano sceny bitewne. Wiemy, że Żydzi w tych mniejszych potyczkach byli bardzo sprytni i zawsze dawali sobie radę. Ale jak przez cały rok wojska rzymskie okrążały Jeruzalem, to przecież tam ich głód był i wody nie było. Już nie mogli walczyć, bo jak? Na których odgrywano sceny bitewne oraz przedmiotów zrabowanych ze świątyni jerozolimskiej. I z tych pucharów pili pogańscy Rzymianie, i z tych kielichów pili. Tak samo jak i król Nabuchodonozor, który w roku 607 przed naszą erą najechał Jeruzalem. Powiedzmy, że po raz pierwszy. W roku 79 Tytus objął tron po swoim ojcu, Wespazjanie. Ale zaledwie 2 lata później niespodziewanie zmarł. Władzę przejął jego brat Domicjan, który niezwłocznie wzniósł na cześć Tytusa łuk triumfalny. Łuk triumfalny. Obecnie łuk Tytusa każdego roku podziwiają setki tysięcy osób zwiedzających Rzym, którzy uznają tę budowlę za majestatyczne dzieło sztuki. Dla innych jest ona hołdem złożonym potędze Imperium Rzymskiego. A jeszcze innym przywołuje na pamięć bolesne wydarzenia związane ze zniszczeniem Jerozolimy i jej świątyni. Jednak dla wnikliwych czytelników Biblii łuk Tytusa ma jeszcze większe znaczenie. Jest niemym świadkiem tego, jak dokładnie spełniają się proroctwa biblijne oraz dowodzi, że są one natchnione przez Boga. No i proszę Państwa, 33 rok naszej ery, Jezus Chrystus oświadcza, że na Jerozolimę spadnie nieszczęście. Tutaj różni też fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy mówią, że to w roku 2018 będzie się wszystko paliło aż do roku 2021, że wielkie państwo, miasto się zapadnie. No, dalej, co tu jeszcze było? 66 rok naszej ery. Armia rzymska pod wodzą Cestiusza Galusa rusza na Jeruzalem, żeby stłumić żydowskie powstanie. Rok 70 naszej ery. Rzymianie pod wodzą Tytusa plądrują i palą Jerozolimę oraz jej świątynię. W 71 roku naszej ery Tytus wraca do Rzymu, gdzie zostanie entuzjastycznie przywitany. 81 rok naszej ery Tytus umiera i zaraz potem na jego cześć powstaje łuk triumfalny. Zapraszamy. Tam są zgromadzone
wszelkiego rodzaju media i instytucje, media i proroctwa, które dopiero się spełnią, bo tutaj wiesz, dużo tych fałszywych proroków i moherowe baby i katolicy latają i się uśmiechają i tak jakoby już oni byli świadkami Jehowy, już byli miłosierni. Proszę Państwa, człowiek człowieka w łyżce wody by utopił, w łyżce wody. Jednej łyżce wody był to. W Marszu Warszawskim i ja po prostu chcę wystąpić w telewizji, także żeby tam pokazali na całą Polskę. Mam nadzieję, że tak się. O Matko Boska! Zapraszam naprawdę Krystynie. Każdą osobę. Proroctwa, które się już spełniły. Bardzo ciekawe. Dobre, co my tu mamy na temat rozwiarstwa Komarmitusia musiał ponieść śmierć. Proroctwa, które się spełniły. Wspomniany wcześniej Krezus przegrał wojnę z królem Persji, bo wyrocznia w Delfach wprowadziła go w błąd. Tymczasem Biblia zawiera niezwykłe proroctwo dotyczące króla Persji, które spełniło się najprawdopodobniejszym, w najdrobniejszym szczegółem. Mniej więcej z 200-letnim wyprzedzeniem na długo przed narodzinami króla Cyrusa, hebrajski prorok Izajasz wyjawił jego imię i opisał, jak dokona on podboju potężnego miasta Babilon. Izajasza 44:24. 27-28 czytamy. Ja, Jehowa, mówię do głębiny, wyparuj i wszystkie twoje rzeki wysuszę. Mówię o Cyrusie, on jest moim pasterzem i wszystko, w czym mam upodobanie, całkowicie wykona. To, co powiedziałem o Jerozolimie, zostanie odbudowane, a o świątyni twój fundament zostanie położony. Na te smutne wydarzenia, bardzo smutne wydarzenie i bardzo wesołe wydarzenie dla wierzących. Czas rozmów niedokończonych. Odbierzemy kolejny telefon. Będziemy do tego wracać. Astrologia i rozbiarstwo, bo tu ze strony Kościoła katolickiego mamy jakiś pozytyw. Jeszcze jest negatyw. Astrologia, wróżbiarstwo, co mówi Biblia. Astrologia to forma przepowiadania przyszłości oparta na założeniu, że gwiazdy, księżyc, planety mają znaczący wpływ na życie ludzi. Astrolodzy twierdzą, że układ tych ciał niebieskich w chwili narodzin człowieka kształtuje jego osobowość i przyszłość. Akurat gówno prawda. Chociaż korzenie astrologii sięgają starożytnego Babilonu, to nadal cieszy się ona popularnością. Wiadomo, że ludzie ateiści, ludzie źle w Boga wierzą, chybili. Błąd w Biblii to jest chybienie. Według sondażu przeprowadzonego w roku 2012 w Stanach Zjednoczonych 1/3 ankietowanych uznała, że astrologia jest po części naukowa, a 10%, że jest zdecydowanie naukowa. A jak jest naprawdę, oto kilka faktów. Planety, gwiazdy nie emitują żadnej energii, która mogłaby wpływać na ludzi w taki sposób, o jakim mówią astrologzy. Przepowiednie często są na tyle ogólne, że można je odnieść do każdego. Dzisiejsze obliczenia astrologiczne opierają się na starożytnym przekonaniu, że planety krążą wokół Ziemi, a w rzeczywistości krążą wokół Słońca. Przepowiednie różnych astrologów dotyczące tej samej osoby nie są ze sobą zgodne. Astrologia opisuje człowiekowi, przypisuje człowiekowi jeden z 12 znaków zodiaku w zależności od daty urodzenia. Znakom tym przypisano nazwy gwiazdozbiorów, na tle których w określonych datach przesuwało się Słońce. Ponieważ jednak na przestrzeni wieków położenie kuli ziemskiej w kosmosie uległo zmianie, dzisiaj znaki zodiaku powiązane z nimi daty nie pokrywają się już z datami, kiedy Słońce przesuwa się na tle tych gwiazdozbiorów. Znaki zodiaku rzekomo pozwalają określić czyjś charakter, ale ludzie urodzeni tego samego dnia nie mają identycznych cech. Data urodzenia nie wyjawia niczego o osobowości człowieka. Zamiast widzieć ludzi takimi, jakimi są naprawdę, astrolodzy oceniają ich zachowanie i charakter na podstawie z góry przyjętych założeń.
Czy nie można tego nazwać uprzedzeniem? Oczywiście, wróżbiarstwo. Już w starożytności korzystano z usług wróżbitów. Niektórzy z nich dopatrywali się szczególnych znaków we wnętrznościach zwierząt i ludzi, albo w tym, w jaki sposób kogut dziobie ziarno. Inni próbowali wywróżyć przyszłość z fusów po kawie lub herbacie. Dzisiaj do tego celu używa się między innymi kart tarota, kryształowych kul i kości do gry. Czy wróżbiarstwo jest wiarygodnym sposobem przewidywania przyszłości? Nie. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Rozważmy kwestię spójności. Wróżby powstałe w wyniku wykorzystywania różnych metod często się ze sobą są sprzeczne. Jest tak nawet wtedy, gdy użyje się jednej i tej samej metody. Na przykład, jeśli ktoś zapyta o przyszłość dwie wróżki, a one używają takich samych kart, to logicznie rzecz biorąc, odpowiedzi powinny być jednakowe, ale zazwyczaj tak nie jest. Metody i motywy działania wróżek budzą wątpliwości. Zdaniem krytyków karty oraz kryształowe kule to zwykłe jakieś rekwizyty, a wróżki czytają raczej z ludzkich reakcji niż z takich przedmiotów. Doświadczona wróżka zadaje ogólne pytanie, po czym obserwuje werbalne i niewerbalne sygnały, które powiedzą jej coś o kliencie. Wtedy przypisuje sobie zasługi za znajomość faktów, które klient sam nieświadomie jej wyjawił. Kiedy wróżka zdobędzie już zaufanie klienta, może zarabiać na nim grube pieniądze, tak dalej i pa dalsze. Co mówi Biblia? Astrologia i wróżbiarstwo sugerują, że nasza przyszłość jest z góry ustalona. Czy to prawda? Biblia mówi, że sami możemy wybrać, co będziemy wierzyć i co będziemy robić. Oraz, że te decyzje mają wpływ na naszą przyszłość. Jozuego 24:15. Przecież to logiczne, bo człowiek nie jest niewolnikiem, że miałby być jeszcze przez wróżki, wróżbitów i gwiazdy zniewolony. Ci, którzy oddają cześć Bogu, mają dodatkowy powód, żeby odrzucić astrologię i wróżbiarstwo. On potępia wszelkie takie praktyki w Biblii, czytam. Niech się nie znajdzie u ciebie nikt, kto wróży, kto uprawia magię. Niech się taki nikt u ciebie nie znajdzie. Ani nikt, kto wypatruje znaków wróżebnych, ani czarnoksiężnik, ani ten, kto zaklina drugich, ani nikt, kto zasięga rady u medium spirytystycznego, ani trudniący się przepowiadaniem wydarzeń, ani nikt, kto się wypytuje umarłego, bo każdy, kto to czyni, jest obrzydliwością dla Jehowy. Księga Powtórzonego Prawa, 18 rozdział, wersety 10 i 12. Proroctwa, które się spełniły. Także widzicie Państwo, ile ciekawych w Biblii jest, było, Was ominęło. Czasami traktujemy skrótowo, używając pewnych ujęć skrótowych. Pamiętajmy, że to, co mówimy, kształtuje także naszą rzeczywistość. Dlatego odnośmy się do prawdy, nie bójmy się mówić prawdy i nie bójmy się też pewnego wysiłku, aby używać czasami większej ilości słów, które dokładnie i precyzyjnie określą to, co mamy na myśli. 20 minut po godzinie 23. Opierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony na wieki wiekowane. Ćwiczenia bardzo które biorą się w siłę NATO, organizowane są na Morzu Bałtyckim od 1972 roku, a Polska i inne kraje byłego bloku wschodniego biorą w nich udział od 25 lat. Krystyno Loska. Ale został prawnym ekspertem parlamentu i zbliżył się do 5 gwiazd.
Państwa trwającej 50 minut rozmowie z prezydentem Mattarellą na Kwirynale przedstawił skład swego rządu, a potem powiedział: będziemy intensywnie pracować nad realizacją programu rządu, by podnieść jakość życia wszystkich Włochów. Di tutti italiani. Minister spraw zagranicznych będzie Enzo Mazzaro Milanese, minister do spraw europejskich w dwóch włoskich rządach. Resort gospodarki i finansów objął domagający się zmian w polityce Unii Europejskiej. Trochę wiadomości, proszę Państwa, troszeczkę dyskusji na dzisiejszy dzień. Boże ciało. Służby specjalne Federacji Rosyjskiej przygotowywały zamach. Ukraiński prezydent wysoko ocenił operację, której elementem była głośna inscenizacja zabójstwa dziennikarza. Świadectwo, które pan dał, i niech pan usłyszał, że Ukraina zaznaczył, że działania zabójstwa się było udaremnienie terrorystycznej operacji rosyjskiej. Ja myślę, że chyba też w tej okazji powtórzyć takie powiedzenie, które mamy u nas na południu, że każde dziecko przynosi ze sobą bochen chleba. To, że dla teologa to po prostu praktyka wielu, wielu pokoleń ludzi na Podkarpaciu, którzy o tym właśnie w ten sposób mówili. Chciałbym pogratulować i podziękować za ten głos. I przy tej okazji, jeżeli mówimy o pewnych działaniach konkretnych, żeby też się o tym nie zapomnieć. Mówiliśmy dzisiaj, narzekaliśmy trochę na mężczyzn, ale chciałbym powiedzieć o jednym dobrym przykładzie, bardzo ważnym. I też na niego, na to wydarzenie zaprosić. Otóż w tym roku, 23 czerwca, już drugie oblężenie Jasnej Góry, które dokona się właśnie przez mężczyzn. I którzy będą mieli tam właśnie okazję spotkać się z pewnymi mężczyznami. Ja uczestniczyłem w tym spotkaniu pielgrzymce w tamtym roku. To było dla mnie wielką radością widzieć dziadków ze swoimi dziećmi, wnukami, którzy razem u Matki Bożej zamierzali się, rzeczywiście starali się budować silne fundamenty swojego życia, tak aby stawać się odpowiedzialnymi za innych. Myślę, że przy tej okazji też jeszcze trzecia sprawa, o której chciałbym wspomnieć, to jest to bardzo ważne, bo dzisiaj mówimy wiele o różnych sprawach, ale myślę, że mogę dzisiaj powiedzieć, kilka kroków już w tym kierunku zostało zbudowanych, ale chodzi o to, by zbudować prawdziwą politykę prorodzinną. Nie rozdawnictwo, nie socjal, ale prawdziwą politykę prorodzinną. Bo widzimy to chociażby w tym, że na przykład ciągle jeszcze mężczyzny wielodzietny patrzy się na nie w sposób podejrzany. Jeżeli tam jest czwórka, piątka dzieci, to już podejrzenie ma jakąś potrzebę, ma jakiś problem. Myślę, że i Kościół, i duszpasterstwo, osoby świeckie przez różne fundacje, stowarzyszenia muszą nad tym pracować, aby właśnie w polityce rządu znalazł się to, ten zapis priorytetowy, właśnie polityka prorodzinna, promowanie małżeństwa i rodziny jako wartości, na których opiera się także nasza ojczyzna i z których to właśnie z rodziny i z małżeństwa rodzą się pewne wartości, które po prostu pozwalają społeczeństwu wzrastać. Do głosu pana Marka o marszu Jaszcze i rodziny w Chojnicach. Chciałbym skorzystać z okazji i podziękować bardzo, bardzo serdecznie wszystkim osobom, które współpracują z Centrum Życia i Rodziny i organizują marsze dla życia i rodziny w swoich miejscowościach, czy też inne wydarzenia wspólnie z nami. Dziękuję serdecznie też swoim współpracownikom z Centrum Życia i Rodziny w Warszawie. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam. 25, no już 6 minut po godzinie 23. Ostatnie 4 minuty naszego spotkania za ten czas na posłuchanie. To posłuchanie rozpocznijmy od pana Pawła Kwaśnek, prezes CETU. Bardzo cię prosimy. Szanowni ojcze, drodzy słuchacze, przede wszystkim to, czym ja w tym momencie żyję razem ze swoimi współpracownikami, to jest właśnie Marsz dla Życia i Rodziny w Warszawie i pozostałe Marsze dla Życia i Rodziny w kilkudziesięciu miastach całej Polski. Jeszcze raz
bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy zachęcam, zapraszam, proszę o to, żeby jak najliczniej stawić się na tych marszach. Niech to będzie nasze wspólne świadectwo, które wobec społeczeństwa, a wobec również władz publicznych, czy to samorządowych, czy ogólnopolskich, że jesteśmy zjednoczeni, za życiem, że jesteśmy zjednoczeni również w tej batalii o poprawę rodziny. To od nas zależy teraz, jak będzie wyglądała przyszłość naszej ojczyzny, jak będzie wyglądała przyszłość rodzin, jak będzie wyglądała przyszłość Kościoła. Jest to wielkie wyzwanie. Spotkajmy się na ulicach Warszawy i wielu innych polskich miast i dajmy świadectwo przywiązania do życia i rodziny. W Warszawie, przypomnę, to będzie 10 czerwca, niedziela, o 11 msza święta w Kościele Świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży i o 12:15 wyruszamy w kolorowym, barwnym i radosnym kolorowodzie, ale właśnie z apelem też o pełną ochronę życia ludzkiego, odpoczęcia do naturalnej śmierci i o prawa rodziny. Bardzo serdecznie zapraszam i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Prosimy ksiądz Tomasz Kanclerczyk, prezes Fundacji Wystąpienia Mobilizacji. Powinna pani stosować na wszelkim wysiłku papież Franciszek o to, żebyśmy stali z profilaktyką. A co my mówimy? No właśnie, co jest skłonnością do akt i innych powiesz, co ty robisz 10 czerwca? Miejmy świadomość wielu ludzkich zagrożonych zagładą naszej odpowiedzialności za życie, aby odpowiedzieć na to przekazanie miłości do bliźniego i siebie samego, a więc tego dnia chwytamy za biało-czerwoną flagę. Ruszamy na Warszawę, Rodzenie Warszawy, gdzie 12 plac Trzech Krzyży i ruszamy naprawdę z drugą ten wysiłek. Nie wiem, czy zrobiliśmy już taki wysiłek w swoim życiu, coś takiego, nawet może i zwariowanego, szalonego, żeby ratować życie. Dlatego też zachęcam, żeby to było 10 czerwca. I prosimy księdza Przemysława Dronka, dyrektorkę ośrodka duszpasterstwa rodziny przy konferencji Episkopatu Polski. Myślę, że warto już odkryć potężną moc radości, miłości. Do tej radości zachęca nas papież Franciszek, przypominając nam, że każda rodzina jest takim małym kościołem domowym, gdzie Bóg naprawdę mieszka, gdzie Bóg daje swoje łaski i pozwala nam wzrastać w prawdziwej miłości. Dlatego dzisiaj właśnie z taką wielką wiarą idźmy spać spokojni, że Pan jest w naszych rodzinach, jest poprzez sakrament małżeństwa, jest poprzez nasze dzieci, jest poprzez naszego współmałżonka. Ta radość miłości niech wyrazi się w pięknym geście podjęcia konkretnych działań, modlitwy, ale także uczestnictwa w marszu. Nie bójmy się, na pewno będzie pogoda, będzie pięknie. Przyjdźmy z radością, aby świadczyć o radości. Życie jest piękne. Amen. Niech tak się stanie. Na zegarach 23:30. Dziękujemy za czas dzisiejszych rozmów wykończonych. Dziękujemy osobom, które studiują wraz z nami. Tworzyły ten czas, przypomnijmy. Jest z nami ksiądz Przemysław Drog, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Tomasz Kanclerczyk, prezes Fundacji Małych Stópek oraz pan Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Życia i Rodziny. Dziękujemy również radiosłuchaczom za wysłuchanie, za współtworzenie czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Już za chwilę jestem mamą, to moja kariera w wykonaniu Nadal Niemen, a następnie do Inhalton. Za ten czas serca mógł zapłać nie być pochwalony z Chrystus i Maria, a zawsze dziewica. Tymczasem jutro
Papiera, sukces i kariera. Nie tak. Przestań, dziadugo, po co wyjesz? To nie jest chrześcijański świat. Jeżeli postanowimy, że to będzie już ten dzień, to warto się zastanowić nad tym, jak zastąpię wszystkie nawyki, które były związane wcześniej właśnie z tą czynnością palenia. Przypomnij sobie, czy już miałem wcześniej jakieś próby rzucenia palenia, jak reagował mój organizm, czy miałem jakieś objawy odstawienia, jeżeli były właśnie jakieś dolegliwości, zastanowić się, czy nie warto poszukać wsparcia farmakologicznego. Światowy Dzień Bez Tytoniu obchodzony jest od ponad 30 lat. Do brytyjskich księgarni trafiła ostatnia książka o misiu Paddingtonie. Autor Michael Bond zdołał ją ukończyć tuż przed śmiercią w ubiegłym roku. O przygodach niedźwiedzia pisał od 1958 roku. Misiu podczas Peru trafia tym razem do katedry świętego Pawła. Paddington był częścią naszego życia. Nieważne gdzie był tata, miś zawsze znajdował się w jego myślach. To Karen Junkel, córka pisarza. I rzeczywiście, gdy Michael Bond zaproszony został na uroczystości urodzinowe królowej Elżbiety II, wyobraził sobie, jak w monumentalnym wnętrzu zaprojektowanym przez Christophera Wrena czułby się Paddington. Z książki dowiadujemy się, że czułby się nieźle, choć jak to on wpada w tarapaty. Błędnie zostaje bowiem uznany za członka chóru. I mimo, że podkreślmy, śpiew nie jest specjalnością niedźwiedzi, to wszystko jak zawsze dobrze się kończy. Kończy się też Paddingtonowa saga. Michael Bond stworzył niemal 30 książek o misiu. Pierwsza ukazała się 60 lat temu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. No i co, będziesz to czytał? No misiu, no i co, byś to czytał? Ale ludzie mają pierdolca. Pożył sobie, niech się czyta, Boże. Serwis z życia Kościoła katolickiego. Dziś Boże Ciało. Biskupi w kazaniach wygłaszanych tego dnia podkreślali, że uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to manifestacja chrześcijańskiej wiary. Wśród tematów podjętych przez hierarchów znalazły się także obrona życia poczętego, setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i niedzielę wolną od handlu. Ulicami polskich miast przeszły tradycyjnie liczne procesje eucharystyczne. Prymas polski arcybiskup Wojciech Polak przypomniał, że Eucharystia ciało, nigdy nie jest Boże Ciało, czyli dzisiaj Boże Ciało. Oraz, żeby kilka świąt jest dzisiaj. To znaczy pozwolić Chrystusowi działać w naszych czynach tak, aby jego jest kilka świąt nagle. Radio Kończyka. To, co czynił Chrystus, to chrześcijańska świętość. Świętość ludzi zwyczajnych, podkreślił prymas, tłumacząc, że chodzi o życie z miłością i dawanie świadectwa tam, gdzie każdy się znajduje. Tak. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki nawiązał do niedawnego referendum w Irlandii, której obywatele zagłosowali za zniesieniem konstytucyjnej ochrony życia nienarodzonych. Zdaniem arcybiskupa to dowód trudności w osiąganiu jedności między ludźmi. Wynik referendum dowodzi, że w dyskursie politycznym Irlandii zdobywa przewagę efekt kultury skrajnego indywidualizmu, czyli egoizm, w którym nie liczy się drugi człowiek. Liczy się tylko własna pomyślność, własny dobrobyt kosztem praw innych ludzi, mówił hierarcha. Dodał, że irlandzkie referendum powinno także skłonić Polaków do jeszcze intensywniejszej obrony życia, aby ta sytuacja nie powtórzyła się w naszej ojczyźnie i by życie było bardziej chronione, wspomagane i promowane, mówił arcybiskup Gądecki.
Ojciec Święty mianował arcybiskupa Henryka Hozela specjalnym wizytatorem apostolskim dla parafii w Medjugorje. Nowa misja arcybiskupa seniora diecezji warszawsko-praskiej została mu powierzona na czas nieokreślony i będzie bezpośrednio podlegała stolicy apostolskiej. Funkcja ma charakter czysto duszpasterski i jest kontynuacją poprzedniej misji arcybiskupa Hozera jako specjalnego wysłannika stolicy apostolskiej dla tej parafii. Została mu ona powierzona 11 lutego 2017 roku i zakończyła się kilka miesięcy temu. Celem misji wizytatora apostolskiego jest zapewnienie stabilnego i stałego towarzyszenia wspólnocie parafialnej w Medjugorje oraz wiernym, którzy przybywają tam w pielgrzymce, co wymaga szczególnej uwagi, czytamy w watykańskim komunikacie. Decyzja papieża Franciszka oznacza wyłączenie parafii Medjugorje spod władzy lokalnego biskupa. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Weekend kulturalny. A masz. Pani Kluczyńska, witam Państwa i witam w studiu mojego gościa, pani Jolanta Stachacz, Fundacja Orszak Trzech Króli. Witam Panią bardzo serdecznie. Przed nami święto wyjątkowe, Boże Ciało, ale Fundacja Orszak Trzech Króli zatytułowała je troszeczkę inaczej. Boże Ciało od nowa. Tak, chcemy trochę, żeby to święto ożyło tak naprawdę, bo wszyscy wiemy, że to Boże Ciało jest. Wszyscy mniej więcej orientujemy się, na jakich zasadach, kiedy ono wypada. Ale to święto jest takie mało żywe tak naprawdę. I my chcemy tutaj, tak jak wszystkie nasze inicjatywy, łącznie z tą główną orszakiem kierujemy do świeckich, to chcemy też świeckich zachęcać, żeby oni już troszeczkę wcześniej zaczęli myśleć o tym, że to Boże Ciało się zbliża i że też oni mają realny wpływ na to, jak ta uroczystość w ich parafii będzie wyglądała i ich zachęcamy do tego, żeby na przykład podarowali swojej parafii śpiewniki na Boże Ciało, albo jeszcze bardziej do tego, żeby ułożyli dywan kwiatowy w kościele, po którym przejdzie ksiądz niosący Najświętszy Sakrament. Więc jakby chcemy tutaj, żeby to świeccy trochę odnowili to świętowanie. No, powiedziała Pani o świętowaniu, powiedziała Pani o procesji, dywanach kwiatowych, śpiewnikach. Jak Państwo wspierają te działania, ułatwiając jakby osobom, które może jeszcze się wahają? Na naszej stronie internetowej jest taka zakładka Inne projekty i tam jest podzakładka, że tak powiem, Boże Ciało i tam można znaleźć właśnie nasze propozycje różnych aktywności dla świeckich, ale też dla księży, którzy mogą mobilizować świeckich. To jest właśnie propozycja zakupu śpiewników, nalepek takich identyfikacyjnych, obrazków z tekstem komunii duchowej, czy właśnie taki konkretna instrukcja, jak ułożyć ten dywan kwiatowy. Ale tam można znaleźć też różne zwyczaje związane właśnie z pobożnością względem Najświętszego Sakramentu. Jakby różne takie podpowiedzi z naszej strony, jak można się lepiej i tak bardziej świadomie, bardziej aktywnie przygotować do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Fundacja przez cały rok pracuje nad innymi projektami. Są to projekty, powiem tak ogólnie, które wspierają także działania kulturalne. Zorientowałam się, że te projekty dotyczą wsparcia na przykład towarzystw rycerskich. Czy tak. To jest jakaś szczególna działalność, jeśli chodzi o Fundację Orszaku Trzech Króli? Tak, w ogóle hasło naszej fundacji brzmi Razem tworzymy kulturę i my rzeczywiście chcemy jakby poprzez nasze inicjatywy wpływać na tą kulturę, wpływać na jej zmianę. I widzimy, że orszak bardzo to robi, bo my naprawdę jakby do nas docieramy. I można, i świeckich, i tak. I właśnie jakby orszak jest taką inicjatywą, która okazuje się, że wyzwolił dużo takiej energii pozytywnej w ludziach i oni zaczęli zauważać, że rzeczywiście coś można zrobić w tych swoich lokalnych społecznościach. I jakby my orszak, że tak powiem, zaczął się kręcić całkiem nieźle, więc wzięliśmy się za inne inicjatywy, żeby tą kulturę trochę szerzej zmieniać. I tutaj właśnie mamy też taką inicjatywę obozy rycerskie,
bo my szalenie popularne. Tak, tak, my przez cały rok... Tak, tak, my przez cały rok prowadzimy takie zajęcia w jednej ze szkół warszawskich, Klub Rycerski. I później w zasadzie większość uczestników tego klubu całorocznego jedzie ze swoimi ojcami na taki obóz rycerski, ale obóz jest otwarty jak najbardziej dla wszystkich. I to jest takie miejsce, w którym też poznaje się historię, bo jakby my też znając historię możemy wpływać na kulturę tak naprawdę, na różne zmiany. Więc obóz jest jedną z takich naszych inicjatyw i on co roku cieszy się coraz większą popularnością i tych obozów jest coraz więcej. W tym roku będą, są takie cztery grupy. Jest obóz pomorski, śląski, mazowiecki i chyba... I zabrakło jednego, ale też jest, tak, można znaleźć. Więc jakby, no to jest jedno z naszych działań. A proszę powiedzieć, konkurs fotograficzny. Czego dotyczy? Tak, zazwyczaj dotyczy orszaku. Co orszaku roku, bo my też w ramach orszaku proponujemy różne konkursy. I konkurs fotograficzny zawsze ma jakiś temat związany z tym orszakiem. W tym roku to było na przykład zdjęcie świętej rodziny. No właśnie, a główny cel fundacji to jest także szerzenie wartości prorodzinnych i wspólnotowych. Tak, bo orszak jest w ogóle taką inicjatywą rodzinną. Bo w przygotowania do orszaku włączają się tak naprawdę całe rodziny. To są często mamy, które szyją stroje, piszą scenariusze, tatusiowie, którzy w czasie orszaku są tak zwaną strażą ojcowską. No i to są dzieci, które są na orszaku dwórkami, rycerzami, aniołkami, diabełkami. Więc jakby orszak już na tym etapie przygotowań angażuje całe rodziny, ale też na etapie uczestnictwa orszak jest tak naprawdę najbardziej atrakcyjnym wydarzeniem dla rodzin z dziećmi. A proszę powiedzieć, Państwo szerzą ideę wolontariatu, ale czy wolontariusze, mamy przez to rozumieć, że współpracują z Państwem, mogą zgłosić się i zaoferować swoją pracę? Jak najbardziej. Prawda jest taka, że orszak jest praktycznie w całości tworzony przez wolontariuszy, bo tak naprawdę te poszczególne osoby, które gdzieś tam w Polsce tworzą orszak, to są, jakby oni to robią z dobroci serca, jakby z chęci, z takiej potrzeby serca, więc oni też są wolontariuszami, bo oni, im nikt za to nie płaci, że oni ten orszak robią, ale jak najbardziej można się zgłosić do nas jako fundacji, która organizuje ten orszak warszawski, ale też w tych poszczególnych miejscowościach my możemy pomóc w odnalezieniu organizatorów orszaku. Jak najbardziej można się zgłosić i nam pomóc, bo my tej pomocy bardzo potrzebujemy, bo orszak no jest dosyć dużym i poważnym przedsięwzięciem, też takim logistycznym, więc każde ręce do pracy są mile widziane. Rozumiem, że logistycznie orszak Trzech Króli jest bardziej emocjonalnie związany z tamtym świętem kościelnym, tak, prawda? Tak. Natomiast czy myśleli Państwo, żeby pewne doświadczenia przenieść na obchody Bożego Ciała, stąd to Boże Ciało od nowa? Tak, to, bo w zasadzie to jest tak, że Boże Ciało w naszej świadomości funkcjonuje jak właśnie takie święto, gdzie wychodzimy na ulicę. Tylko jest jakby, procesja, tak, jest procesja. I orszak stał się tak naprawdę taką takim zimowym, że tak powiem, odpowiednikiem tego Bożego Ciała, bo my też zaczęliśmy wychodzić na ulicę i też zaczęliśmy iść też. Dla niektórych orszak jest wydarzeniem kulturalnym, ale dla niektórych jest wydarzeniem religijnym, więc dla nich to też jest taka sytuacja, w której oni jakby przyznają się do swojej wiary. Więc jakby tutaj te dwa święta mają coraz więcej ze sobą wspólnego, tylko to też należy podkreślić, że Boże Ciało jakby ma swoją powagę, to jest święto liturgiczne, a orszak jest taką ludyczną zabawą tak naprawdę, ale to samo chodzi o Jezusa. Orszak jest Bóg narodzony, który chce nam się objawić, czekając tej stajence, a Boże Ciało to jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, więc jakby do tego Jezusa Eucharystycznego, który też na nas czeka. Powiedziała Pani, że dla jednych jest to przyznawanie się do wiary, a dla drugich to jest przeżywanie. Da się połączyć te dwa światy? Tak, i my
my tak naprawdę bardzo to doświadczamy, że orszak jest taką płaszczyzną, która to łączy, bo ja to zawsze mówię, że no właśnie dla osób, dla niektórych jest to wydarzenie religijne, dla niektórych kulturalne, no bo nie co dzień wychodząc na ulicę swojej miejscowości można spotkać teatr, a orszak jest takim teatrem. No nie co dzień możemy takie mieć atrakcje blisko siebie i da się jak najbardziej to połączyć. My to też widzimy na etapie przygotowań, że przygotowania do orszaku włączają się osoby, które z kościołem często nie mają nic wspólnego, które mają światopogląd zupełnie odmienny od tych osób wierzących, a mimo wszystko dla nich orszak też jest wydarzeniem takim, na które czekają cały rok i czekają z niecierpliwością na ten październik, listopad, kiedy już ruszają takie konkretne przygotowania do orszaku. I tak mi się teraz skojarzyło, że my mamy co roku w marcu taki ogólnopolski zjazd orszaków. I w zasadzie jest tak, że każdy koordynator, który pojawia się na takim zjeździe z tych poszczególnych miejscowości, zapytany, dlaczego miałby ten orszak, po co im to? Przecież są miesiące przygotowań, to tak naprawdę w takim no, gorącym okresie, bo grudzień, zwłaszcza dla kobiet, to jest czas przygotowań do świąt, pieczenia ciast, tudzież innych jakichś tam potraw. Oni mimo wszystko chcą robić orszak. Pieczenia ciast. Tak, jeszcze ją stawiam. Tak, ale zawsze pada pada jakby to, że nie ma drugiej takiej inicjatywy, która tak łączy ludzi, która zrobiła dla miejscowości tyle, ile zrobił orszak, bo okazuje się, że w niektórych miejscowościach jakieś parafie, które do tej pory nie za bardzo ze sobą żyły, które ofiary na krzyżu, głupa tego data. Nagle jakby są w stanie razem tworzyć orszak. Okazuje się, że panie w urzędach są miłe. Także proszę Państwa, no te dni wolne od pracy, cieszmy się. Bardzo się cieszmy. Tak pozytywne emocje, Pozytywne emocje. Naprawdę się stało, że tą płaszczyzną współpracy... Skok na Szkocję. Pozytywne emocje. Uśmiechnij się. Jeszcze raz przywołajmy słowa świętego papieża z cytowanej katechezy tego projektu. A ten was pracę te doświadczenia nauczy na ciało odnowę. A ten was pracę uśmiechnij się. Też jak pani powiedziała, że są dla... Także proszę Państwa, komu się należy, PiS stanął się przed wyborem, przed którym nieuchronnie staje każde państwo socjalne. Komu rozdawać zabierano obywatelom pieniądze, a komu ich odmówić? Wniosek socjalny, co ma na to państwo? Celem fundacji, żeby te wartości wspólnotowe i prorodzinne, które... Oj, protestujący w Sejmie od ponad miesiąca, opiekunowie niepełnosprawnych, stawiają żądanie, niezmienne dojścia w ciągu kilkudziesięciu miesięcy do gotówkowej wysokości 500 zł miesięcznie. Chcemy zachować jego jest taka procesja, jednak jest to... Orszak, co ma państwo? Słabsi, chorzy, protestujący w Sejmie, od ponad miesiąca opiekunowie niepełnosprawni stawiają niezmiennie żądanie dojścia w ciągu kilkudziesięciu miesięcy do gotówkowej pomocy w wysokości 500 zł miesięcznie. To okazuje się postulatem nie do spełnienia nawet po ogłoszeniu janosikowego podatku od bogaczy, czyli daniny solidarnościowej. W tym samym mniej więcej czasie rząd zdecydował się na rozdawanie po 300 zł na wyprawki dla dziatwy szkolnej i bronił zaciekle działalności Polskiej Fundacji Narodowej, wspomaganej przez spółki Skarbu Państwa sumą 250 milionów złotych. Ogłaszał też, że od przyszłego roku kupujący samochody elektryczne mają być wspierani przez państwo dotacją do 25 tysięcy złotych na sztuk. Słabsi i chorzy. Rzecz w tym, że akurat protestująca w Sejmie grupa, jakkolwiek by patrzeć krytycznie na
zagęszczającą się wokół niej polityczną atmosferę coraz wyraźniejsze przechylanie się w stronę opozycji należy do tych, którym powinno pomagać nawet bardzo liberalnie nastawione państwo. I komu, bo idę do domu. I komu, bo do domu. Ach, ona pieniądze rozdaje. Są takie roje. Uśmiechnić się. Osoby, które nie mają nic wspólnego z Kościołem tak na co dzień, ale dla których orszak jest fajnym wydarzeniem, bo jest wydarzeniem rodzinnym, wydarzeniem barwnym. Można się orszak, orszak. Są częścią życia każdego człowieka. Tej Matki Boskiej. Czy nie, no bo kolędy są po prostu bardzo przyjemne, że tak powiem. Więc orszak jest jakby taką płaszczyzną zapewniającą. Tam każdy znajdzie coś dla siebie. No ale ja będę jednak się upierała, że w śpiewnikach pieśni wielkopostnych też znajdziemy coś dla siebie. Tak, znaczy myślę, że na pewno, że każdy, tylko że chętnie jednak... Vivaldi za maszysty, o królu Luizjany, miłość jak z Casablanki, skazani na sukces. Orszak i trzy królowie i Boże Ciało ożywiają na pewno tradycję. Tak, jak najbardziej. Jolanta Stachacz, Fundacja Orszak Trzech Króli, była moim Państwa gościem. Dziękuję. Weekend kulturalny. Pamiętam, jak co tydzień zapraszam Państwa do teatru. Dziś na sztukę specjalną, bo monodram Moskwa Pietuszki. Pietuszka monodram. Uśmiechnij się, oto monodram, oto monodram. Oto monodram, uśmiechnij się. Nie rozumiem, ale jednocześnie zwiększa się od nas. Pod koniec życia przeszedł na katolicy. Bo się bał piekła, no Boże, ze strachu. To robi z przyjemności. Ze strachu. Wszyscy mówi o tym, że na teraz po ulicy byłem tak radosny, że pokochałem te wyłupiaste oczy, patrzące się na mnie i jeszcze bardziej niż po setce rosyjskiej. On w pewnym momencie mówi do Boga, otwiera nas do Wajleszka, ale Boże, widzisz przecież, co posiadam, ale czy właśnie tego mi trzeba? Czy właśnie za tym tęskni dusza moja? Oto, co otrzymałem od ludzi, w miejsce tego, za czym tęskni dusza moja. A czy potrzebowałbym tego, gdybym otrzymał od nich tamto? A Bóg mówi, przecież święta Teresa też nie potrzebuje symat, ale są jej potrzebne. I ze strachu przeszedł na taką. Nie, no tak, fakt, ja też pożądam tego, czego nie potrzebuję. Czyli w tym krótkim akapicie jest właśnie stosunek do pisania. Pije z bólu i cierpienia, jak wielu mądrych, inteligencji, a nawet prost. Alkoholem chcą z premierem Giuseppe Conte na czele. Ogłosili też o ugrupowaniu. Do Pałacu Prezydenckiego udał się najpierw kandydat na premiera technicznego rządu tymczasowego Carlo Cottarelli. Był na ręce szefa państwa Sergio Mattarelli złożyć rezygnację z misji utworzenia gabinetu. To już druga próba powołania rządu Giuseppe Conte w tych dniach. Poprzednia zakończyła się fiaskiem w związku z kontrowersjami wokół kandydatu przeciwnika euro Paolo Savona, ministra finansów. O matko boska! Mianuje w środę ponownie premiera przywódcy centroprawicowego ruchu
Anu Andreja Babisza. Poinformował o tym Babisz po spotkaniu z Zemanem. Nowy rząd Babisza mają współtworzyć Anu i Czeska Partia Socjaldemokratyczna wspierane w głosowaniach parlamentarnych przez Komunistyczną Partię Czech. Oni takie argumenty mają, że pod koniec życia przeszedł na katolicyzm. A Michael Jackson to nie przeszedł na Arabów? Będziemy tak gadać, że to bez sensu, jest tam. Nowe prawo, które wejdzie w życie od sierpnia, dotyczy burek i nikabów, ale też czapek, kapeluszy, masek, hełmów, szali i sztucznych brud zasłaniających znaczną część twarzy. Jako pierwszy kraj europejski zakaz zasłaniania twarzy wprowadziła Francja w 2011 roku. Od ubiegłego roku podobne rozwiązanie prawne obowiązuje także w Austrii. Organizacja Obrony Praw Człowieka Human Rights Watch oświadczyła, że Komisja Europejska powinna uruchomić artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej wobec Węgier w związku z projektem ustawy przewidującej kary więzienia za pomaganie imigrantom. Chodzi o pakiet ustaw znany jako Stop Soros. Rząd Węgier podkreśla, że nie pozwoli, by migranci albo organizacje ich wspierające stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa Węgier. Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow spotkał się w Pjongjangu z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem i zaprosił go do złożenia wizyty.